Dzisiaj będę czytał z książki, którą skompilował Tarun Govindadas z Niemiec. Tytuł książki jest Love in Action, Miłość w działaniu, z podtytułem Love is the way, love is the answer, czyli miłość jest drogą, miłość jest odpowiedzią. Jest to kompilacja wykładów i wypowiedzi Sadhu Maharaja, które Tarun zebrał i opublikował. To jest ciąg dalszy książki, która ma tytuł Piękno prawdziwej miłości, która była wydana również, która jest wydana, którą wydałem po polsku 2 lata temu. Także jest jakby kontynuacja tego, kontynuacja tej książki Piękno prawdziwej miłości, którą też skomponował Tarun bodajże, albo jego żona, chyba tak, jego żona była. Zebrała te wszystkie wykłady, przesłuchała kasety, nagrania, wszystkie widea, które były dostępne w owym czasie i skomponowała tą książkę. Także zacznę czytać. Na początek wprowadzenie, które napisał Tarun Govindadas. Każdy, kto zna Shripada Bhaktivedanta Sadhu Maharaja, doświadcza wielu wspaniałych rzeczy. Każdy, kto spotyka Sadhu Maharaja, doświadcza niezwykłych i bardzo osobistych doświadczeń, które mają miejsce w jego obecności. Każdy posiada z nim bardzo niezwykłą relację. Ale jest jedna wspólna rzecz, która jest wspólna dla tych wszystkich doświadczeń. Każdy może potwierdzić, że czuje taką niezwykłe promieniowanie miłości, które właśnie promieniuje z Sadhu Maharaja. Kiedykolwiek rozmawiałem z jakimiś ludźmi, którzy spotkali go albo którzy przebywali z nim przez jakiś czas, oni wszyscy mówili te same rzeczy, że są całkowicie zafascynowani tym, w jaki sposób Sadhu Maharaj traktuje innych ludzi. Wszyscy czują się kochani, wszyscy czują, że on o nich naprawdę prawdziwie dba i wszyscy czują, że ten rodzaj miłości nie pochodzi z tego doczesnego świata. Dla mnie osobiście Sadhu Maharaj jest doskonałym przykładem tego, wyosobieniem tego tytułu, tej trylogii. Chodzi o trzy książki, które są kompilacją wykładów, i które tej trylogii, i która jest uosobieniem tytułu tej trylogii w tym świecie, i tym słowem jest miłość w działaniu, love in action. Shripad Sadhu Maharaj jest wypełniony jego miłością dla jego ukochanego Shishi Radha Mohana, co jego bóstwa. Byłem z nim wiele razy i zawsze byłem poruszony tym, w jaki sposób, jak bardzo on kocha ich i jak bardzo jest zaabsorbowany służbą im i zawsze jest z nimi. Ale to, co wywarło na mnie największe wrażenie, że on nie robi tego w taki zabawny, zbyt ezoteryczny, całkowicie pozbawiony kontaktu z doczesnym światem sposób. On jest zawsze z boską parą, nie ma znaczenia, w którym miejscu ziemi on się znajduje w danym momencie. Ze wszystkiego możemy być świadkiem jego wspaniałej miłości w jego świątyni Munger Raj Mandir we Wrindawanie, a zwłaszcza ci, którzy mają to niezwykłe szczęście, aby słychać śpiewania świątynnej ceremonii Arati dla jego ukochanych Shishi Radha Mohana. On poświęcił swoją całą egzystencję dla nich i on widzi wszystko w połączeniu z nimi. Ale tak jak powiedziałem, on jest w stanie
robić to tutaj, w tym świecie, w swoim codziennym życiu. Pokazuje nam, w jaki sposób on widzi wszystko w połączeniu z nimi. Zawsze mówi, że wewnętrzne życie i zewnętrzne życie wielbiciela powinny być tym samym. Oznacza to, że ktoś powinien być autentyczny, ktoś powinien być prawdziwym mistrzem. Miłość w działaniu oznacza, że wszystkie nasze działania, wszystkie nasze czynności powinny mieć za podstawę nieegoistyczną miłość. Ale potrzebujemy umieścić Radę i Krysznę w środku naszej miłości i widzieć ich we wszystkich żywych istotach. On zawsze mówi nam, że jeśli chcemy wejść do Królestwa Miłości, którym jest Goloka Vrindavana, powinniśmy rozpocząć praktykę miłosnego działania teraz, w tym materialnym świecie. Poprzez oddawanie szacunku innym, poprzez bycie pokornym i poprzez zawsze poprzez bycie zawsze skoncentrowanym na Shishi Radha Mohanie, my będziemy w stanie praktykować to, co nazywamy miłością w działaniu. Jeśli nie będziemy w stanie praktykować miłości w działaniu tutaj, w tych światowych związkach i w naszych tutaj ziemskich obowiązkach, w jaki sposób możemy spodziewać się, że będziemy w stanie praktykować miłość w działaniu w wiecznym królestwie czystej miłości? Śripad Sadhu Maharaj jest doskonałym nauczycielem tej praktyki. On kocha Shishi Radha Mohana i on kocha całą całe ich stworzenie. On jest najbardziej łaskawy, najbardziej łaskawą i najbardziej miłosierną osobą, którą ktokolwiek może sobie wyobrazić. Kiedy zostajemy dotknięci poprzez wpływ jego promieniącej z niego miłości, wtedy nie będziemy w stanie uciec z tego kręgu słodkości i kochania i szarmu, który on posiada. Jest powiedziane, że możemy rozpoznać prawdziwego sadhu, prawdziwego świętego wtedy, kiedy widzimy go, kiedy patrzymy na niego. My pamiętamy Shishi Radha i Krishnę wtedy. Wtedy, kiedy patrzymy na niego, pamiętamy Shishi Radha i Krishnę. Poprzez patrzenie naszego ukochanego sadhu Maharaja, nasze serca miękną i czujemy nieograniczoną boską miłość, którą i natychmiast jesteśmy w stanie pamiętać o boskiej parze. Jest powiedziane, że ten, kto kocha Radha i Krishnę jest kochany przez każdego i nie posiada wrogów. Śripad Sadhu Maharaj doskonale wypełnia to powiedzenie. Każdy kocha go, każdy jest zainspirowany przez to, w jaki sposób on kocha. Każdy przychodzi bliżej do Shri Radha Mohana poprzez bycie z nim. Każdy może nauczyć się, w jaki sposób miłość w działaniu działa i jest takim elementem, który on wpływa na nas. Wielokrotne dandavat, pranamy, modlitwy w pokłonie do mojego ukochanego Shiksha Gurudeva, Śrila Sadhu Maharaja. Ja nie posiadam słów, aby wyrazić moją miłość i wdzięczność dla Ciebie. Dziękuję Ci za pokazanie nam tej drogi miłości w działaniu. Tarun Govinda Das, lipiec 2014 roku. O miłości. Miłość nigdy nie wychodzi z umysłu. Ona nigdy nie pochodzi również ze zmysłów. Ona pochodzi z serca i duszy. Zmysły mogą działać z tego powodu, ale mogą działać pod tym wpływem, ale to pochodzi z serca i to pochodzi z duszy. To jest podróż z ignorancji do dobroci, do harmonii. Jaki jest tego powód? Miłość jest powodem. Miłość jest celem, ponieważ Kryszna potrzebuje jedynie miłości. Patram puszpam palam toyam yome bhaktya prayacchati tat aham bhakti upahritam ashnami prayatatmanaha. Ten, kto z miłością ofiaruje mi
liść, kwiat, owoc albo wodę. Taką ofiarę zaprezentowaną z miłością ja zaakceptuję, ponieważ jest dana mi przez tego, który jest mi oddany. Z Bhagavad Gita 9.26. Te cztery te przedmioty, które dajemy, one nie mają w ogóle znaczenia bez miłości. Patam oznacza, że ja ofiaruję siebie Tobie. Palam oznacza, że odofiaruję rezultaty mojego działania Tobie. Przyszedłem, aby spotkać Ciebie, mój drogi, więc zabieram dla Ciebie kwiaty, puszpam. Płaczę i to jest moja miłość, ponieważ moje serce zaczyna mięknąć, zatem ja zabieram moje łzy dla Ciebie. Aż bez miłości to nie może wydarzyć się w niczyim życiu. Są dwa rodzaje łez. Są zimne łzy i są gorące łzy. Kiedy Twoje serce mięknie, pojawiają się zimne łzy. Kiedy płaczesz, ponieważ cierpisz w tym materialnym świecie, pojawiają się gorące łzy. Te zimne łzy sprawiają, że twoje serce oczyszcza się, madżanam, i wtedy możesz widzieć swojego Pana wyraźnie. Miłość wydobywa się z serca, z duszy. Taka jest podstawa. Ta podstawa jest konieczna dla czyjegoś rozwoju. Możesz mieć dwa kamienie. Kiedy skruszysz je o siebie, wtedy pojawi się iskra i pojawi się ogień. To oznacza, że potrzebujesz dwóch osób, które są w tym samym nastroju. Kiedy oboje usiądą i zaczną rozmawiać w tym samym nastroju, nazywa się to Sajati Sangha, i będą razem w tym samym nastroju, wtedy pewna iskra pojawi się. To jest boskość, to jest przepływ miłości, która się pojawia. I wtedy możesz widzieć Chaitanya Mahaprabhu. Kiedy on udał się do Ramanand Roya, Chaitanya Mahaprabhu był sannyasinem. Dlaczego sannyasin musiał udać się do grihasty? Ale to znaczy, że Radhika Kishori udała się do Vishakhi, aby usiąść razem, wspólnie. Inni poprzez ten przykład mogą zrozumieć, w jaki sposób zwiększyć boskie połączenie. Ta miłość, kiedy oni usiedli razem, to jest właśnie ta metoda. Prema jest prajodżaną. Prema, czyli boska miłość, jest prajodżanem. Prajodżana, czyli cel. Tak jak widzenie Boga nie jest celem, prajodżanem, prajodżaną. Możesz go widzieć przez minutę, przez wiele setek razy możesz go widzieć. I to nie jest zbyt wiele. To jest możliwe. Ale jaka jest tego użyteczność? Pewna doskonałość przychodzi z tego. Tą doskonałość możesz utrzymać za 50 rupii albo za 100 dolarów. To nie ma nic wspólnego z tym, co robisz. To, co robisz, jest z tego powodu, żeby wytworzyło pewne połączenie dla Ciebie, dla Twojej miłości, dla zwiększenia Twojej świadomości. Utrzymując zawsze to połączenie, które pochodzi tylko wtedy, kiedy usiądziesz i kiedy Twoja prema, miłość, będzie Twoim celem, prajodżaną. Miłość jest celem. Kiedy zawsze będziesz w nastroju miłości, w nastroju dawania miłości dla Niego i On będzie zawsze z Tobą, aby ją otrzymywać. W związku z tym będziesz najbliższą i najbardziej drogą osobą. I On jest najbliższy Tobie. Bez tej bliskości nie możesz wymieniać uczuć, emocji. Historia o dżinie.
Pewien mężczyzna posiadał mistrza duchowego, ale po pewnym upływu czasu nie widział, nie zauważał żadnych postępów w swoim materialnym życiu. W związku z tym udał się do innej osoby. I ta osoba powiedziała: dam ci tak wiele rzeczy, ale znam pewną historię o dżinie. To jest duch i on nie ma ciała. Ale on robi dobre i złe rzeczy. I ma taką moc, że on da ci cokolwiek, o co poprosisz. I ten człowiek odpowiedział: fantastycznie, tego właśnie szukałem. Powiedz mi, co trzeba zrobić, aby to osiągnąć. I tamten człowiek odparł: powinieneś musi zrobić jedną rzecz. 50 kilometrów stąd jest drzewo. I pod tym drzewem musisz wykopać, jest zakopany garnek. I w nim jest świeca. I kiedy zapalisz ją, pojawi się światło i wtedy pojawi się ten dżin. Musisz coś powiedzieć, ponieważ jeśli nie dasz mu jakiegoś zajęcia do wykonania, on cię zabije, że musisz mu dać jakieś zadanie. Człowiek odpowiedział, odparł: mam mnóstwo pracy, którą mogę mu dać do zrobienia. Mój umysł jest pełny pracy. Tak, podążę za tobą, więc pokaż mi drogę do tego drzewa. Udali się tam i znaleźli lampę. Kiedy wrócił do swojego domu, zapalił lampę, potarł ją i duch pojawił się. I ten dżin, duch odparł: czego pragniesz? Ach, pragnę, żebyś wybudował wielki pałac dla mnie. I pałac pojawił się w kilka minut. Czego zatem? Teraz powiedz mi, czego pragniesz, odparł dżin. Och, wyposaż go w wspaniałe meble. Wszystko zrobione. Czego teraz chcesz? Sprowadź samochody, rowery, motocykle, wszystko. Okej, odparł dżin. Potrzebuję 10 sług kobiet i 10 sług mężczyzn, aby wykonywali pracę dla mnie, odparł mężczyzna. I dżin natychmiast zaaranżował wszystkich sług, wszystkie sługi. I wtedy dżin odparł: co mogę zrobić teraz dla ciebie? Och, wypełnij pokoje z różnymi rodzajami nasion, ryżem, mąką i wszystkim, co możemy jeść. I duch wypełnił to zadanie. Wszystko, co mężczyzna potrzebował. Wtedy duch zażądał: ponownie, zleć mi coś do zrobienia. Nie mogę siedzieć, nudząc się. Jeśli będę się nudził, nie będę miał zajęcia, będę musiał cię zabić. I mężczyzna zaczął narzekać: cały dzień daję ci jakieś zadanie. Ale teraz potrzebuję odpocząć. Muszę iść spać. Duch odparł: nie, nie, nie. Żaden odpoczynek. Musisz mi zadawać różnego zadania cały czas. I człowiek zaczął go błagać: daj mi czas, zostaw mnie na spokoju przez noc. I o poranku ponownie dam ci różnego rodzaju polecenia. Ale duch odparł: to jest pierwszy dzień. I ostatni dzień, kiedy mogę coś dla ciebie zrobić. Nie dam ci ponownie tej szansy. Dam ci tą szansę tylko poprzez jeszcze tylko jedną noc. I mężczyzna odparł: okej, jeśli nie, ja zasnę i o poranku nie dam ci czegoś do zrobienia, wtedy ty mnie zabijesz. Cóż zrobić? Muszę udać się do mojego mistrza duchowego. I on udał się do swojego mistrza duchowego i powiedział: mistrzu, popełniłem błąd. Mam wielki problem. Ten dżin, duch, chce mnie zabić o poranku. Daję mu tak wiele rzeczy i on je do zrobienia, tak wiele poleceń, i on wykonał je natychmiast. I podczas nocy
uzyskałem od niego pewien czas, aby pewną przerwę i dlatego przybiegłem tutaj do ciebie po pomoc. Misz odpowiedział. Myślę, że jestem w stanie wymyślić, jak rozwiązać ten problem. Wtedy Misz zaczął medytować i myśleć o tym, jak mógłby mu pomóc. I odparł po pewnym czasie. Zrób jedną rzecz. Powiedz duchowi, aby przyniósł jeden wielki bambus albo drewniany kij takiej wielkości 3 metrów. I powiedz mu, żeby umieścił na nim olej z zewnątrz i wstawił go do twojego ogrodu. Powiedz mu, żeby wchodził po tym słupie, po tym filarze do góry i na dół i do góry i z powrotem z góry na dół. Mężczyzna był bardzo szczęśliwy i o poranku spotkał się z duchem ponownie. I duch powiedział: powiedz mi, co mam zrobić? Przynieś drewniany słup, powiedział mężczyzna. I w minutę ten słup pojawił się. I duch ponownie powiedział, i mężczyzna powiedział: umieść na oliw go, wysmaruj go oliwą ze wszystkich stron i bardzo dużą ilością oliwy. Tak, żeby był tak pełny oliwy i tak naoliwiony, żeby nikt nie mógł wejść po tym słupie. I teraz wchodź na niego, po nim do góry i na dół. I duch próbował udać się do góry, wejść po nim do góry, ale było to bardzo trudne, ponieważ zawsze zjeżdżał na dół. I duch był zaangażowany w tą czynność na wieczność i już nie niepokoił mężczyznę ponownie. To jest właśnie uwarunkowanie naszego umysłu. Umysł tworzy tak wiele rzeczy. Jeśli nie zaangażujesz go w powtarzanie imienia Pana, wtedy umysł będzie sprawiał tak wiele niepokojów. Powiedz mu: idź do góry i zejdź na dół, idź do góry i zejdź na dół. I w ten sposób umysł jest zaangażowany i on będzie ci pomagał. On będzie ci pomagał, aby uzyskać tak wiele wspaniałych rzeczy. Naucz się, w jaki sposób używać ten umysł. Naucz się używać zmysły, żeby on i zmysły, umysł i zmysły nie używały ciebie. Ten duch, dżin, jest jak choroba mentalna i imię jest w stanie kontrolować tą materialną chorobę. Także chyba pierwsza część. Mam nadzieję, że się podobało. Ciąg dalszy następnym razem. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.